Powiedział pan właśnie o tym takim efekcie wow. A co trzeba zrobić, żeby pan tak zareagował i żeby danie skradło pana serce? No, przede wszystkim muszą być smaki zbalansowane. Ja mam przyjemność tą, że podczas kiedy kucharze gotują, ja sobie mogę ich swobodnie obserwować, więc doskonale widzę, jak pracują. Potrafię zajrzeć im do śmietnika, czy się nie stało tak, że na przykład z całej polędwicy wołowej wykorzystali środek, a resztę wyrzucili, bo to jest marnotrawstwo i na to się nie zgadzam. Jeśli już te wszystkie aspekty spełnili, a wszystkie sosy i wszystkie dodatki są dobrze zrobione przede wszystkim. Jest ogromny szacunek również do warzyw. Jeśli mają być skarmelizowane, to są skarmelizowane, ale nie są rozgotowane, tylko mają tą swoją chrupkość. Jeśli mięso miało być zrobione na medium, to jest medium, a nie jest surowe lub well done, wysmażone. No to są wszystko elementy, na których musi się profesjonalista skupić. Ten program jest dla profesjonalistów, dlatego ja, profesjonalista, zasiadłem w jury, z czego jestem osobiście bardzo dumny, bo to jest miłe, jeśli wśród profesjonalistów ocenia się profesjonalistów. Mało tego, trzeba naprawdę też zapamiętywać pewne rzeczy, które uczestnicy robią, po to, żeby im później wyjaśnić, co zrobili dobrze, co zrobili źle, co w mojej opinii mogłoby być lepsze, albo czym mnie zaskoczyli.